Gimnazjum nr 3 w Policach, które po reformie szkolnictwa stanie się filią szkoły podstawowej nr 1, szuka partnerów, z którymi stworzy oddziały sportowe dla uczniów od klasy 4 do 8. Szkoła podpisała kolejne porozumienie i prowadzi nabór już na najbliższy rok szkolny. Wspomniane porozumienie podpisano z klubem sztuk walk Hulk Team. Szkoła prowadzi nabór do klasy sportowej dla uczniów klas 4, 5, 6 i 7. Jak dotąd sportowym kierunkiem gimnazjum była piłka nożna, ale ideą nowego profilu jest ogólny rozwój fizyczny uczniów. Hulk Team Police działa od niecałego roku i ma na swoim koncie sukcesy. To z tego klubu wywodzą się mistrzowie Europy w jiu-jitsu i brązowi medaliści tegorocznych Mistrzostw Świata. Podpisane porozumienie obliguje obie strony do współpracy. Już sam sport daje dużo, a jiu-jitsu jest po prostu sportem, który rozwija wszechstronnie. Jest bardzo rozwijający koordynacyjnie, wielopłaszczyznowo, nie tylko same ręce, nie tylko same nogi, tylko pracuje całe ciało, pracuje głowa, trzeba pomyśleć, trzeba wykonać pewne ruchy tak, żeby zaskoczyć przeciwnika. Współpraca klubu i szkoły będzie polegać na wzajemnym wsparciu. Dla uczniów klasy sportowej będzie to oznaczało uatrakcyjnienie zajęć o naukę sztuk walk, które rzadko pojawiają się w szkołach o podobnym profilu. Doszliśmy do wniosku z trenerami, jestem przekonany, że słusznego, że to pozwoli dużej grupie młodzieży po prostu uzdolnionej ruchowo, sprawnej, takiej, która jest zainteresowana sportem, sukcesami w sporcie, a co za tym idzie, jest dobre zaplecze w domu, czyli towarzyszy im również taki dobry klimat do rozwoju sportowego i odnoszenia sukcesów. Sport kształtuje nie tylko kondycję, ale także charakter. Sportowcy są wytrwalsi, nie zrażają się porażkami i konsekwentnie dążą do celu. Przykładem tego jest sama Katarzyna Mańka, która rozpoczęła przygodę z jiu-jitsu w wieku 20 lat. Ciężkie treningi przyczyniły się do tego, że mam kilka sukcesów sportowych, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy. I w kickboxingu, i w jiu-jitsu. Teraz obecnie tylko jiu-jitsu. Podpisane porozumienie nie jest pierwszym, jakie szkoła realizuje z miejscowymi klubami i stowarzyszeniami. Gimnazjum od 2 lat kształci żeglarzy przy wsparciu klubu Brass i planuje kontynuować to w przyszłości. Szkoła współpracuje także z siatkarzami i piłkarzami Chemika, a w najbliższym czasie planuje podpisać kolejne porozumienie z Energy Gold Team. Nabór do klasy sportowej został przedłużony. Podania do klas 4, 5, 6 i 7 można składać do 2 czerwca. Chętni kandydaci są zobligowani do zaliczenia testów sprawnościowych, które odbędą się 25 maja o godzinie 16:30 i w terminie uzupełniającym 6 czerwca także o 16:30.